drodzy Państwo, witamy pięknie w kolejnym wydaniu magazynu hokejowego. Sezon polskiej hokej ligi jest już za nami, znamy wszystkie rozstrzygnięcia. Oczywiście ta wisienka na torcie w sezonie jeszcze jest w przyszłości, dlatego że czekamy na występy reprezentacji naszego kraju w Mistrzostwach Świata w Nottingham, ale dziś głównie skupimy się na tym, co działo się w rozgrywkach klubowych, a jest o czym opowiadać, więc będziemy mieli wsparcie dwóch ekspertów. Maurycy Skloszcz, TVP Katowice, witam pięknie, i Marcin Wróbel, komentator Polski Hokej TV. Dzień dobry. Witam Was serdecznie. Panowie, no jeżeli mamy podsumować sezon, to zacznijmy od samego końca, czyli od złotego medalu Mistrzostw Polski, obrońca trofeum w Katowicach, znowu górą, znowu 4-0 w finale. Czy to dla Was było zaskoczenie i to rozstrzygnięcie, że tylko 4 mecze, i to, że GKS jest na tronie? Cóż, wydaje mi się, że mimo wszystko trzeba rozpatrywać ten finał, w ogóle tych dwóch uczestników finału, trochę w kategorii zaskoczenia, bo patrząc przez pryzmat tabeli w sezonie zasadniczym, to w finale nie powinno być ani GKS-u Katowice, ani GKS-u Tychy. Patrząc już przez tą drogę, którą oba te zespoły, dzięki której doszły do tego finału, no to myślę, że niekoniecznie już to było takie wielkie zaskoczenie, dlatego że GKS Katowice rósł z każdym kolejnym meczem, z każdym kolejnym przeciwnikiem. Ta drużyna, widać, że się cementowała, że w ogóle zbudowała się ta drużyna, bo po tym, jak zagrali z Jastrzębiem tych 7 spotkań, po tym, jak zagrali kolejne 7 z Komarch Krakowią, widać było, że oni są głodni gry, widać było, że oni chcą wygrać to złoto. Zresztą Kuba Wanacki przed tymi meczami finałowymi, miałem okazję z nim porozmawiać i mówi tak: wiesz co, Maurycy, no ja nie wiem, ile razy będę jeszcze w finale i nieważne, kto by stanął na tej drodze, to ja chcę wygrać złoto. I to było widać w tych zawodnikach, że oni naprawdę chcą, że oni poczuli tą krew, poczuli to, że są na tyle mocni, poczuli to, że ta drużyna się stworzyła, że nie kalkulowali, po prostu wyszli w tym finale na GKS Tychy tak, jak wyjść powinni. No i mentalnie byli na tyle silnie zbudowani, że od pewnego momentu, od wyeliminowania Krakowi, faktycznie można było mówić o tym, że nie ma zaskoczenia w tym, kto gra w finale i kto ten finał wygrał. No to był chyba taki ważny moment, bo pamiętam, jak wielokrotnie komentowaliśmy, mówiliśmy, że ta para Krakowia-GKS Katowice w półfinale to jest chyba para, która wyłoni mistrza kraju, że to był taki przedwczesny finał. Sam podkreślałeś, że w finale powinni katowiczanie mieć już łatwiejszą drogę niż z Pasami. Zdecydowanie tak. Starcie w finale trzeciej i czwartej drużyny, no to na pewno jest niespodzianka. Tym bardziej, że drużyna Krakowi wygrała sezon zasadniczy, nie pozostawiając wątpliwości, kto na tym etapie był najlepszy w lidze. Tauron Replas Dunia Oświęcim na miejscu drugim. Obie drużyny spotkały się w finale pocieszenia, ale odwróciła nam się tabela, sezon zasadniczy. Wracając do starcia finałowego, GKS Tychy, drużyna budowana przez trenera Sidorenkę, niezwykle silna drużyna, drużyna, która zdobyła Puchar Polski, eliminując GKS Katowice, wygrywając finał, a jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia, i w Tychach naprawdę mocno liczono na finał, na złoty medal, bez względu na to, jak ta droga będzie przebiegała. Tyszanie łatwo uporali się w ćwierćfinale, chociaż ja liczyłem, że Sanoczanie urwią Tyszanom choć jeden mecz. Półfinał nie był może tak emocjonujący jak ta druga para Katowice-Kraków. Natomiast Tyszanie mocno popracowali na to, żeby znaleźć się w finale. Natomiast w finale musieli już uznać wyższość Katowic, który, tak jak Mauro, jak powiedziałeś, Katowiczanie rośli z meczu na mecz i mentalność, myślę, że tutaj miała duże znaczenie. Ale tu trochę nie zgodzę się z Tobą z tym stwierdzeniem, że ten półfinał w wykonaniu Tauron Replas Unii Oświęcim i GKS-u Tychy nie był tak ciekawy. No, ja byłem przekonany... On był inny. On był inny, ale ja byłem przekonany, że po tych dwóch pierwszych meczach, gdzie oświęcimianie pewnie wygrali, gdzie przyjeżdżali do Tychów prowadząc 2-0 i ten trzeci mecz, gdzie też prowadzili, że to już jest koniec. Że będzie powtórka z tego, co było rok wcześniej, czyli finał GKS Katowice, Unia Oświęcim. A jednak no, gdzieś ten zespół Tychów potrafił też coś w sobie znaleźć, tak, na nowo, zdefiniować się jakby w tym półfinale, tak, że był w stanie odwrócić losy tej rywalizacji. Zresztą w tym ostatnim meczu to też przecież oni przegrywali. To też oni gonili
ten wynik w tym siódmym starciu z Unią Oświęcim, no i pokazali, że potrafią, więc tu wydaje mi się, że to był taki pojedynek zespołów, które może to dziwnie zabrzmi, ale były bardzo porównywalne, jeżeli chodzi o kadrę, że ciężko było szukać, który zespół ma, nie wiem, lepszych hokeistów, lepszego trenera i że tu faktycznie zadecydowała ta głowa. Myślę, że tak. Pierwsze dwa mecze w Oświęcimiu to były takie hokejowe szachy. Tam nie było widowiskowego hokeja, mi brakowało tej otoczki, te słynne pojedynki oświęcimsko-tyskie, ta święta hokejowa wojna, ale tam kości w tych dwóch pierwszych meczach kości nie trzeszczały, bandy stały na swoim miejscu. Większym sprytem w tych dwóch pierwszych meczach wykazali się gospodarze dwóch pierwszych meczów, Tauron Replast, Unia Oświęcim, a ostatecznie musieli się zadowolić brązowym medalem. Wy mówicie sporo o GKS-ie Tychy. Wrócimy jeszcze do GKS-u Katowice zatem, ale skoro kontynuujemy ten tyski wątek, no to dwie rzeczy bym chciał poruszyć. Po pierwsze, przedłużenie już kontraktu z trenerem Sidorenką. Czy to jest oznaka tego, że w Tychach jednak z tego sezonu są zadowoleni? Czy ten niedosyt może rzeczywiście ma miejsce, skoro sami mówiliście, ty powiedziałeś, że chcieli zdobyć złoty medal. No, kto by nie chciał zdobyć złotego medalu, ale mierzmy siły na zamiary i czy to była drużyna na złoty medal? Cóż, no, pamiętam przedsezonową konferencję z Filipem Komorskim i z trenerem Sidorenką i oni tam powiedzieli, że cel jest jeden. Celem jest złoto. I padło takie pytanie, dlaczego to Tychy powinny ten złoty medal zdobyć, czy dlaczego jakby oni są w stanie grać w tym finale. No i ta drużyna była po to budowana. Tam został trzon zachowany, wrócił choćby Filip Komorski, czyli bardzo dobry zawodnik jak na nasze warunki. Lider tej drużyny, co udowodnił w sezonie. Został trener, który potrafił wykrzesać coś z tego zespołu dwa lata temu, prawda? I w tym sezonie dostał jakby pełen komfort pracy. Budujemy zespół pod tego trenera. Więc wydaje mi się, że po pierwsze Tyszanie wiedzieli, o co grają. Tyszanie po meczach finałowych mogli być rozczarowani, bo jak jesteś tyle od zdobycia złotego medalu, a gra w finale to faktycznie jest tyle, no to chcesz go zdobyć i nikt mi nie powie, że się cieszą z drugiego miejsca. Ale oceniając na chłodno ten sezon w wykonaniu GKS-u Tychy, to był bardzo dobry sezon. To był bardzo dobry sezon Tyszan, bo zdobyli Puchar Polski, gdzie nie byli faworytem, tak? Przystępowali tam jako czwarta drużyna. Doszli do finału, czyli zrobili duży krok względem tego, co było sezon wcześniej, bo wtedy nawet medalu nie zawiesili na szyi, nawet tego brązowego medalu. No i myślę, że to wszystko złożyło się na przedłużenie tego kontraktu. Czyli trener Sidorenko wypełnił swoje zadanie. Myślę, że tak, a przedłużenie tego kontraktu z trenerem Sidorenką pokazuje, że tyscy działacze wiążą przyszłość tym trenerem i mam taką nadzieję, że trener Sidorenko będzie miał w tej chwili większą możliwość doboru zawodników. Tam była taka rysa, taka skaza na tym sezonie tyskiej drużyny, kiedy dwaj czołowi zawodnicy, Buławę i Dipui, chcieli odejść, chcieli rozwiązać kontrakty. To szybko został wydany komunikat, że nie ma takiej możliwości, że... I nagle zaczęli grać. I nagle zaczęli grać. Myślę, że to jest ta zmiana tych zawodników i pokazanie, na co ich rzeczywiście stać, bo Buławę rzeczywiście był takim motorem napędowym tyskiej drużyny. Nie zapominajmy też o świetnym Nilssonie w obronie. Mi bardzo w finale imponował też Olaf Bizacki. Ciekawe, ale... czy ci zawodnicy, o których wspomniałeś, ci Kanadyjczycy, zostaną. Bo... No właśnie, chciałem to powiedzieć, że oni odpalili po tym momencie, kiedy chcieli zrezygnować z gry w GKS-ie Tychy, odpalili, pokazali swoje możliwości i jestem ciekawy, czy to chodziło o przedłużenie kontraktu z GKS-em Tychy, czy raczej walczyli o kontrakty być może w nowych klubach. Ale poruszyłeś ważną kwestię, na której opiera się spora grupa polskich klubów, czyli obcokrajowcy. I wróćmy do GKS-u Katowice, bo ja mam wrażenie, że w dużej mierze to oni załatwili to złoto katowiczane. Czy wy się zgadzacie z tym, czy niekoniecznie? Bo wiadomo, że Prym Wiednik, Grzegorz Pasiut i Bartosz Flaszko. Natomiast no, gdyby nie to wsparcie Lehtonena, gdyby nie Magi, gdyby nie świetna postawa w obronie również fińskich zawodników, Olson do tego dochodzi. Wiadomo, że to grono było szerokie, nieustępliwy Hito Sato i tak dalej, moglibyśmy wymieniać wszystkich. No to każdy rzeczywiście, to jest kolokwialne powiedzenie, ale tą cegiełkę dołożył. Jednocześnie katowiczanie rozwiązali kontrakt z Blomqvistem.
z obrońcą z Mikolą. Doszedł Juraj Szimek. Myślę, że... A były spore głosy krytyki przy tych ruchach, że zostawili Pulkinena, który że okazało się też Pulkinena. Był mocnym... I to, myślę, że to jest rola katowickich działaczy, trenera Płachty, że wymienili te ogniwa, które rzeczywiście nie spełniały roli w drużynie, a jednocześnie mówiłeś o roli obcokrajowców w finale. Myślę, że tutaj każdy zawodnik dołożył, tak jak mówili mistrzowie, nie cegiełkę, a cegłę do tego mistrzostwa, bo nawet przecież Dawid Musioł, który zmagał się z bardzo poważną kontuzją, wrócił na ćwierćfinał, na mecz z Jastrzębiem i dawał z wątroby. Z Jastrzębiem nawet Ciepielewski strzelił gola, z tego co pamiętam, bardzo ważnego. Bardzo ładnego. Bardzo ważnego, bardzo ładnego gola. Kacper Maciaś w obronie dawał sobie radę, ale wracając do obcokrajowców, myślę, że to jest mentalność też. Lehtonen, który w zeszłym roku powiedział, że gra w najlepszej drużynie, został wyśmiany przez wielu znających się na hokeju, że ta drużyna lepsza, najlepsza niby przegrywała, a jednocześnie Lehtonen swojej mentalności nie zmienił, pomógł zdobyć tytuł po 52 latach, no i w tym finale grał rewelacyjnie. My pamiętamy te wszystkie wypowiedzi i wiemy już teraz, że oni wszyscy wyrazili chęć pozostania w Katowicach, nie tylko dlatego, że zdobyli złoty medal, a przecież nie ma w perspektywie na przykład Ligi Mistrzów, ale wracając do Ligi Mistrzów, no to oni też byli ważnymi kartami, były to ważne karty w talii Jacka Płachty właśnie w tych elitarnych rozgrywkach. To prawda, myślę, że obcokrajowcy, którzy grali w tym sezonie w GKS-ie Katowice, zadali trochę kłam temu twierdzeniu, które gdzieś tam o polskiej lidze było, że większość obcokrajowców przyjeżdża tutaj odcinać kupony. Że oni niewiele dają, że często nie są lepsi od naszych zawodników, ale my nimi gramy, no bo to jest Fin, albo to jest Czech, albo Kanadyjczyk. Myślę, że ci zawodnicy udowodnili, że w tych najważniejszych meczach można było na nich postawić i tak jak Ty wspominałeś o tym, że katowiccy działacze byli w stanie pozbyć się niektórych zawodników w trakcie sezonu. Pozbyli się Blomqvista, który moim zdaniem w sezonie zasadniczym wyglądał zdecydowanie lepiej od Teemu Pulkkinena. Co zrobił Teemu Pulkkinen w finałach? Zamknął usta takim krytykom jak ja. To był zawodnik, który ten finał, on nie strzelał pięknych bramek, ale on strzelał bramki. A Filip Komorski to powiedział, prawda? Po chyba pierwszym albo drugim meczu. Finałów się nie wygrywa grając pięknie, finałów się nie wygrywa grając spektakularnie, finały się po prostu wygrywa, tam musi być brudny hokej. I ci obcokrajowcy zrobili właśnie to. Oni zagrali na miarę swoich możliwości, oni się nie bawili, oni po prostu robili tą robotę, do której zostali zatrudnieni. Mentalność, myślę, że mentalność to jest słowo klucz. Często mówi się o trenerze Jacku Płachcie, że on potrafi dotrzeć do zawodników i tą mentalność katowiczanie chyba pokazali w 7. meczu w Krakowie, który wygrali 4-0. Ostatnia akcja meczu. Hampus Olsson był daleko za zawodnikiem Krakowi, mimo to dogonił go, rzucił się i padając zdobył 4. gola. A bramka teoretycznie bez znaczenia, prawda? A bramka teoretycznie bez znaczenia. No to widzicie, no to właśnie skoro o tym mówimy i o mentalności, no to porównajmy sobie w takim razie obcokrajowców GKS-u Katowice, GKS-u Tychy, o których wspomnieliście, a Unii Oświęcim i Krakowi. Dlaczego tam nie wyszło, skoro tych obcokrajowców w Krakowi było na przykład więcej i mieli być bardziej jakościowi i w Unii też nie wyszło. No możemy w kilku zdaniach podsumować wyczyny obu tych drużyn, bo mówiłem, że ten sezon zasadniczy się odwrócił. Krakowia była przed Unią, Tychami i GKS-em Katowice, a teraz mamy na koniec sezonu zupełnie odwrotną sytuację. Unia, wiadomo, zawsze duże aspiracje, zawsze duże chęci, zawsze wielka mobilizacja i byli gospodarzem Pucharu Polski, przegrali. Brązowy medal, no to myślę, że to nie jest żadna poważna statuetka do gabloty klubowej. Krakowia, szeroka kadra, nieograniczony budżet. Właściwie mieli wszystko to, co chcieliby osiągnąć sukces, a tego sukcesu nie ma ani tu, ani tu. No to pytanie najprostsze, dlaczego? Cóż, wydaje mi się, że zacznę może tak trochę od końca, czyli od Komarch Krakowi. Wydaje mi się, że to jest trochę tak jak w orkiestrze, prawda? No, jeden gra na fortepianie, czterech go musi przynieść. I tu były zachwiane proporcje. Krakowia to był zestaw gwiazd, gdzie zawodnicy grający w czwartej piątce w wielu drużynach byliby wiodącymi zawodnikami, tak, byliby kluczowymi zawodnikami. To raz. Krakowia miała nawet 7 tych piątek tylko. Tak, i wymieniała, tam się pojawiali zawodnicy tacy, którzy
nie grali, nagle weszli. No, myślę, że tutaj problemem było to, że Cracovia nie miała zespołu, że ona nie miała drużyny. I zauważcie, że te mecze, kiedy oni wychodzili na prowadzenie, kiedy Cracovia zaczynała grać swój hokej, udało im się zdominować, czy wcześniej Zagłębie Sosnowiec, ale mówmy się, Zagłębie Sosnowiec nie było przeciwnikiem dla Cracovii równorzędnym, czy później GKS Katowice, to oni te mecze wygrywali. Jeżeli to Cracovia traciła bramkę, czyli coś wymykało się z ich rąk, coś nie szło tak, jak miało iść, to oni zapominali o planie taktycznym, oni zapominali o tym, że hokej to jest gra zespołowa, tylko co robił taki Alan Łyszczarczyk, który notabene był jednym z najlepszych transferów. On brał krążek i kręcił, i kiwał, tak? I okiwał jednego, drugiego, ale w pewnym momencie się zatrzymywał. I tam nie było drużyny. To na przykład twoim słowom można powiedzieć to, co prezentujemy, czyli oni prowadzili w obu meczach o brązowy medal, a zawsze to im się wymknęło. Pytanie tylko, tu z wieloma zawodnikami rozmawiałem na ten temat i z trenerami, zresztą trener Rudolf Rochaczek to powiedział, tak, po co gramy o brąz, ci zawodnicy nie są w stanie się zmotywować i to też, Marcinie, mówiłeś, tak, to jest ta mentalność. Może tam zabrakło mentalności zwycięzców? Trudno mi powiedzieć, Komar Cracovia, nieograniczony budżet, tak się mówi o drużynie trenera Rudolfa Rochaczka, wysokie aspiracje. Nie wiem, jaki wpływ na fakt, że Cracovia zajęła czwarte miejsce, miała informację o tym, że żadna z polskich drużyn nie zagra w hokejowej Lidze Mistrzów. Drużyna Komar Cracovii, jedyna polska drużyna, która wygrała europejskie rozgrywki, wygrała Puchar Kontynentalny. I myślę, że kolejnym takim krokiem było pokazać się z jeszcze lepszej strony w hokejowej Lidze Mistrzów, bo przypomnijmy, Cracovia, GKS Katowice też, ale pokazaliśmy się z jak najlepszej strony w tych elitarnych rozgrywkach. Zabrakło miejsca tym razem dla polskiej drużyny. Ta informacja dotarła do sztabu trenera Rochaczka w trakcie boju z Katowicami i nie wiem, czy nie miało to też jakiegoś wpływu, znaczenia na właśnie mentalność zawodników, którzy z pewnością chcieliby zagrać w hokejowej Lidze Mistrzów. A jeżeli chodzi o postawę Cracovian w tym ostatnim akordzie, w tym finale pocieszenia, to rzeczywiście ta perspektywa, nie wiemy też, jakie umowy obowiązywały w drużynie spod Wawelu. Być może tam te premie i zarobki były uzależnione tylko i wyłącznie od zdobycia tytułu Mistrza Polski i od awansu właśnie do hokejowej Ligi Mistrzów. No tak, ale z drugiej strony, jeżeli budujesz zespół na Ligę Mistrzów, jeżeli chcesz pokazać się na arenie międzynarodowej, no to też musisz wygrywać w Polsce. No i tak. Jakby ten argument trochę do mnie nie przemawia, że oni się dowiedzieli, że nie ma Ligi Mistrzów, tak, czy że Polacy nie będą grać w Lidze Mistrzów i nagle to po co grać? Ja nie mam na to dowodu, to mogło mieć wpływ. Tak. To mogło mieć wpływ na przebieg tego półfinału i później meczu o trzecie miejsce? No może byli myślami już w domach, bo już chcieli sezon skończyć. No wiadomo, że spora grupa tych zawodników nie zostanie w Cracovii. No to niestety to jest smutne, że wiele tych zespołów po takim sezonie, gdzie teoretycznie mówiono, że trener Rochaczek ma zbudować nowy zespół, tak, że jest nowe rozdanie, że stawiamy na Polaków i faktycznie postawili na tych Polaków. Ściągnęli wielu utalentowanych polskich zawodników. No i co? I nagle okej, noga się powinęła, zajmują czwarte miejsce, teoretycznie najgorsze miejsce, jakie mogli zająć, bo tak blisko, a jednak tak daleko od tych upragnionych sukcesów i medali. No ale z drugiej strony tam dalej ci zawodnicy są wybitni jak na polskie warunki i pytanie, czy nie warto byłoby jednak wymienić jednego, dwóch, trzech, albo zbudować trochę inaczej drużynę, postawić gdzie indziej akcenty, a nie znowu wymieniać, nie wiem, 15-20. Skupiliście się na Cracovii, a Unia w takim razie? No, Tauron Replas Dunia Oświęcim od lat zaliczana przeze mnie do roli faworyta do wygrania tytułu Mistrza Polski. Po drodze z pechowym sezonem pandemicznym, gdzie mieli chyba największe szanse? Trudno mi powiedzieć. To jest sezon, o którym chciałbym jak najszybciej zapomnieć. W każdym razie Oświęcimianie chyba inaczej, moim zdaniem chyba jest większe rozczarowanie niż w Cracovii. Cracovia przegrywając finał, myślę, że kibice zakończyli sezon.
Natomiast w Oświęcimiu ten brązowy medal no jest, daje jakieś pocieszenie, ale myślę, że działacze nie mogą być zadowoleni. Po raz kolejny rozczarowanie wśród oświęcimskich kibiców. Byli tak blisko, bo tak jak Maurycy mówił, no, prowadzili tak. Z Tychami, mieli ten mecz kluczowy też na własnym lodowisku, też prowadzili, więc wszystko mieli na swoich kijach. Wszystko mieli na swoich kijach, wszystko mieli w swoich głowach. I myślę, Puchar Polski u siebie też przegrali. I Puchar Polski u siebie, to myślę, to taki kolejny policzek dla Oświęcimian. Nie wiem, na ile trener Nik Zupančič miał wpływ na budowanie drużyny. Czy rzeczywiście dysponował takimi zawodnikami, jakimi chciałby dysponować? Przypomnijmy też, że w bramce Krakowi grał bramkarz, który rozpoczął sezon w Podhalu. Kevin Linskuk. I w Oświęcimiu. W Oświęcimiu to ten bramkarz, który miał bronić bramki drużyny ze Oświęcimia, był kontuzjowany. Linus Lundin, z którym przedłużono kontrakt. Na pewno zobaczymy go na polskich taflach, przynajmniej taką mam nadzieję po tym komunikacie. Chociaż Oświęcimianie już mieli taki moment, że podpisywali kontrakty, które nie dochodziły do skutku, jednak były rozwiązywane przed rozpoczęciem. Ale Kowalówka też potrafił bronić świetnie. No właśnie, tutaj jeżeli chodzi o Kowalówkę, jakoś odsunięty zupełnie z tej oświęcimskiej bramki. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, czy Kevin Linskuk byłby... No bo mamy tak... obcokrajowców, muszą grać. No, jeżeli to jest argument, no to rzeczywiście to chyba nie tak powinno wyglądać. Kevin Linskuk grał w playoffie mecze na zero. Spisywał się rewelacyjnie, ale myślę, że w kilku momentach mogliśmy dać szansę, oświęcimianie mogli dać szansę Kowalówce. No to jeszcze jeden temat wokół tej czołowej czwórki. Jacek Płachta zostaje, Andrzej Sidorenko zostaje. Co byście zrobili z Rudolfem Rochaczkiem? No to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Trener Rudolf Rochaczek, nieładne pytanie. Przypomnijmy, jest najdłużej pracującym trenerem w polskiej lidze. Najbardziej chyba. Bo to jest bardzo ciekawa kwestia, bo pojawiały się w trakcie sezonu różne plotki, różne pogłoski. Natomiast no wiadomo, że no to jest sezon, który wybitnie Rochaczkowi nie wyszedł. Tak jest. Jest najbardziej utytułowanym trenerem, a jednocześnie od kilku sezonów Krakowia nie potrafi nawiązać do tych chlubnych tradycji. Wydawało się, że w tym sezonie powinni zdominować tą ligę. Tak się nie stało. Wiemy też, że trener Rudolf Rochaczek ma spory kredyt zaufania właściciela Komar Krakowi. Przypomnijmy, że Krakowia jest chyba jedynym polskim prywatnym klubem, gdzie właściciel wykłada swoje pieniądze na funkcjonowanie tej drużyny i tylko od niego zależy, kto będzie trenerem Komar Krakowi. Słychać głosy, że dla trenera Rochaczka szykowane jest odpowiednie miejsce w strukturze Komar Krakowi. Czy tak się stanie, czy to będzie po tym sezonie? Trudno powiedzieć. Być może jest to też dobry moment na to, żeby rozważyć zmianę na stanowisku szkolenia. Ale znając Rudolfa Rochaczka, czy Wy wyobrażacie sobie, że będzie jakiś inny trener prowadził Krakowie, mając Rudolfa Rochaczka w klubie? Wydaje mi się, że nie, że to może być taka sytuacja, że Rudolf Rochaczek dalej będzie próbował wpływać na zespół, będąc, nie wiem, dyrektorem sportowym, kimś jeszcze, bo zbyt dużo czasu spędził będąc pierwszym trenerem, zbyt dużo czasu budował tą Krakowię, więc na pewno to jest taki trener, który jest zżyty z klubem. Wracając do Twojego pierwszego pytania, ja uważam, że powinna nastąpić zmiana, bo czasem po prostu ten impuls jest potrzebny w postaci wprowadzenia świeżej krwi. I nie tylko w zespole w postaci kolejnych, nowych zawodników, ale również zmiana trochę myślenia, zmiana stylu gry, sposobu gry. Więc uważam, że po tylu latach dla takiego komfortu psychicznego, dla takiego zdrowia psychicznego powinno się zmienić trenera. Jednocześnie, jak w Krakowie zdecydują się na zmianę trenera, biorąc pod uwagę na jak wiele spraw hokejowych ma wpływ trener Rochaczek, to będzie musiało dojść do sporej rewolucji w drużynie Komar Krakowi i w całej sekcji właściwie, bo wiemy, że trener Rudolf Rochaczek rządzi i dzieli w sekcji hokejowej. To jest taki typowy menedżer, prawda? Nie tak, tyle trener, co menedżer. Nie wyobrażam sobie też współpracy, że którykolwiek trener, który zna polską ligę,
zdecydowałby się na pracę w Krakowi, mając nad sobą dyrektora sportowego Rudolfa Rochaczka, aczkolwiek no, to są nasze oceny. Może się okazać, że trener Rudolf Rochaczek jako dyrektor sportowy będzie strzałem w dziesiątkę, czego mu bardzo życzę, a jednocześnie myślę, że przy tej zależności właścicielskiej to pan profesor Filipiak może ściągnąć sobie każdego trenera. No to już krócej o drugiej połowce ligi, na jej przełomie JKH GKS Jastrzębie, czyli brązowy medalista poprzedniego sezonu. Teraz już wiemy, że z rewolucją kadrową po tych rozgrywkach, z Robertem Kalaborem wciąż na ławce trenerskiej, odpadli z mistrzem kraju, więc można powiedzieć, że wstydu nie ma. Po 7 bojach też byli bliscy tego, żeby awansować. Dalej Energa Toruń, jest TS Sanok, Zagłębie, o którym już mówiliśmy, ze zmianą trenera w trakcie sezonu, no i Podhale, które było dostarczycielem punktów. Tutaj chyba pytanie przede wszystkim, co dalej, no to co powiecie o tych 5 zespołach, jak oceniacie ich występy? To Jastrzębie z tych drużyn, które nie zagrały o medale, jest drużyną najsilniejszą. Trener Robert Kalaber odpowiedzialny za pierwszą drużynę Jastrzębia, trener reprezentacji Polski, jest odpowiedzialny za takie kompleksowe szkolenie hokeistów w Jastrzębiu. Współpracuje też z trenerem bramkarzy Petrem Bolkiem, który też pracuje w każdej grupie młodzieżowej. Także jeżeli chodzi o szkolenie, o ten program szkolenia w Jastrzębiu, to trener Kalaber jest bardzo ważnym ogniwem. No i drużyna, która nie tak dawno cieszyła się z tytułu Mistrza Polski, podkreślone zdobyte swoimi wychowankami. Ci wychowankowie, część tych wychowanków odpłynęła do innych klubów. No i trzeba tam w Jastrzębiu przewietrzyć, zrobić zmianę warty, pożegnali wszystkich obcokrajowców. Myślę, że trener Kalaber ma pomysł i rozmawiał na ten temat z prezesem Szynalem, który niezwykle rozsądnie, jak na polskie warunki, zarządza klubem, to też trzeba podkreślić. I Jastrzębianie, nawet myślę, za cenę zrobienia niejako kroku w tył, czyli nie obiecywania sobie niczego po nowym sezonie, mogą zbudować bardzo ciekawą drużynę, która z pewnością włączy się do walki o medale. I myślę, że Jastrzębie na pewno jest rozczarowany tym sezonem, bo tam było bardzo blisko. Oni zniwelowali przewagę GKS-u Katowice w postaci własnego lodu w pewnym momencie, tak, znów wszystko było w rękach drużyny Roberta Kalabera, ale ta drużyna w tym sezonie była bardzo chimeryczna i to pokazał choćby początek tego sezonu. Oni popełniali takie błędy, których popełniać nie powinni, żeby na tym poziomie, czyli na poziomie playoffów, wyeliminować jakąkolwiek z tych czołowych drużyn. Ale idąc niżej, no, Energa Toruń, myślę, że zespół ciekawy, myślę, że zespół ambitny i tą ambicją zasłużyli na to choćby, na ten choćby jeden mecz w playoffach, który urwali Oświęcimianom. Myślę, że przy tym budżecie, który mają, zrobili naprawdę ciekawą pracę. Mnie zaskoczył trochę in minus STS Sanok, bo uważam, że to oni powinni być trochę wyżej i to oni powinni trochę więcej mimo wszystko w tych playoffach ugrać, patrząc na tych młodych Polaków, którzy tam są, na obcokrajowców, którzy tam byli, na trenera, który miał jakiś pomysł. Wiadomo, że oni przystępowali do tego sezonu, przecież nie było wiadomo tak naprawdę, czy go rozegrają, czy go nie rozegrają, kto tam będzie grał, czy w ogóle zagrają, ale myślę, że to jest taka drużyna z potencjałem na przyszłość. Zagłębie Sosnowiec? Nowe lodowisko. Nowe lodowisko i wielka niewiadoma. I nowy trener. Tak, Piotr Sarnik, trener, który liznął, był świetnym zawodnikiem, trenerem jako dwójką też sobie nieźle radził. Przez moment był jedynką w GKS-ie Katowice, przygotowywał Unię Oświęcim też jako jedynka w pewnym momencie. I Podhale Nowy Targ, wielki znak zapytania. Wielki znak zapytania. Poszukuje się nowych członków zarządu i jak w Nowym Targu, jak wszyscy znają się na hokeju, albo grali, albo szwagier grał, albo ktokolwiek, to nagle się okazuje, że do zarządzania klubem nie ma już nikogo. A jeżeli chodzi o Sanoczan, Marma Ciarko, STS Sanok, myślę, że jeżeli postawiliby odważniej na swoich zawodników, wychowanków, którzy naprawdę prezentują bardzo wysoką formę i wygrali przecież rozgrywki pierwszej ligi, to mogli rzeczywiście nieco więcej ugrać w tym sezonie. Kolejnikowa z Balisz, Rajamaki, tak sobie myślę teraz o tych obcokrajowcach, skoro był długo ten temat poruszany w Jastrzębiu, oni wcale nie grali tak źle i myślę, że
że fajnie by było, gdyby w polskiej lidze zostali, ale mamy 9 zespołów. Czy wy widzicie jakiegoś 10. kandydata do Ekstraligi? Super by było, gdyby taki kandydat się znalazł. Myślę, że to gdyby to był mocny kandydat, to by uatrakcyjniło poziom tej ligi. Jeżeli to ma być kandydat taki, żeby właśnie był tym 10. zespołem, tak jak kiedyś był SMS PZHL, to może lepiej, żeby było tak, jak jest. No nie wiem, czy Polonia Bytom jest na ten moment gotowa, bo tu nawet nie chodzi o ten, moim zdaniem, nie chodzi o ten przegrany finał Młodzieżowej Hokej Ligi. Tu chodzi o pieniądze, które jednak trzeba mieć, które trzeba włożyć. I tu chodzi o to, że wiele z tych zespołów, mimo tego, że nie ogłaszają jeszcze tych transferów, to trzony mają zbudowane. I pytanie, kogo Polonia byłaby w stanie zachęcić do gry u siebie i czy nie powstałoby drugie Podhale Nowy Targ? I czy my potrzebujemy drugiego Podhala? Bo w domyśle tego pytania oczywiście jest Polonia Bytom albo zespół z Krynicy, który kilka lat temu gdzieś pojawił się na horyzoncie i znowu schował się za drzewami, mówiąc tak przenośnie. Im więcej drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej hokeja, tym lepiej. Ale za tą ilością, różnie mówią o tym. Ale za tą ilością musi iść też jakość. Ta pierwsza runda playoffu pokazała, że na dobrą sprawę 5 drużyn jest mocnych. Stabilnych finansowo, no bo to idzie w parze, to jest nierozerwalne. Natomiast pozostałe drużyny nieco odstają, powiem delikatnie. No a kwestia nowego targu, która, no przecież historia jest fantastyczna w nowym targu. Myślę, że jednak bardziej należy się zastanowić, co dalej, niż żyć historią, bo kiedyś w nowym targu rzeczywiście na nabór przychodziło po 100, 200, 300 dzieciaków, ale dzisiaj już są inne czasy, jest inny świat, jest inny hokej. Historia jest fantastyczna, natomiast trzeba patrzeć w przyszłość, trzeba patrzeć w przód i myślę, że zrobienie kroku w tył, na jaki zdecydowali się też działacze Polonii Bytom, którzy nie budują za wszelką cenę drużyny do PHL-u, to o czym mówiliśmy, są takie plany, są projekty, a jednocześnie twardo stąpają po ziemi i być może zrobienie kroku w tył i skoncentrowanie się na rozgrywkach Podhala Młodzieżowej Hokej Lidze i zwarcie szeregów przecież niezwykle ważnych ludzi dla polskiego hokeja i jeden cel mogłoby być dobre dla Podhala, ale w tym momencie mielibyśmy mniej drużyn w polskiej lidze. Polonia Bytom w MHL-u nie osiągnęła tego najwyższego sukcesu, natomiast no mają drużynę w swoim klubie, która wiedzie prymit od wielu lat na taflach całego kraju. Polonistki, czyli hokeistki Polonii Bytom po raz kolejny mistrzyniami kraju. Jeżeli wy mówicie o równej lidze, która ma podnosić poziom, no to w kobiecym hokeju chyba tego zauważyć nie możemy, bo dominatorki są absolutne w Bytomie. No tak, Polonia Bytom po raz 12 sięgnęła po złoty medal. Polonia Bytom rządzi i dzieli, ale myślę, że to jest trochę coś innego, tak? Inaczej jest zbudowana liga kobieca w hokeju, a inaczej polska hokej liga. No tu, jak patrzymy na Polonię Bytom, to jest trzon kadry narodowej. To są najlepsze zawodniczki z naszego kraju w danym momencie. I powiedzmy amatorki. I powiedzmy amatorki. Więc myślę, że Polonia Bytom jest dlatego tak mocna, bo my ten hokej kobiet chcemy rozwinąć i chcemy zaistnieć w Europie, tak? One grają przecież jako Orlice Bytom w EWHL-u, one grają jako reprezentacja Polski, więc myślę, że tu ciężko mówić o tym, że ta liga jest równa, aczkolwiek Stoczniowiec stara się, buduje coś, zawsze jest w finale, dawno tego finału nie wygrał, ale te dziewczyny są i to, co jest najpiękniejsze w kobiecym hokeju, to mając okazję oglądać te mecze i nieważne jaki to jest mecz, jakie to jest spotkanie, czy wygrane, czy przegrane, czy różnicą bramek horrendalną, czy nie, to wszystkie te dziewczyny zostawiają serce na lodzie, nie mając praktycznie nic w zamian i to jest takie piękno tego sportu. Pełne trybuny na lodowisku w Bytomiu, co również warto podkreślić na meczach kobiet, ale to co mówiłeś o tej Europejskiej Lidze Hokejowej Kobiet. Polskie zawodniczki miały okazję mierzyć się ze Słowaczkami. Może to jest taki pomysł albo rozwiązanie na hokej kobiet. Na Słowacji dziewczyny grają w klubie policyjnym, słuchajcie, i
są funkcjonariuszkami policji. Może to jest rozwiązanie dla polskiego hokeja, skoro funkcjonują w Polsce kluby wojskowe, mamy mnóstwo lekkoatletów czy przedstawicieli różnych dyscyplin, żołnierzy i żołnierek, to może takim wyjściem byłoby podpisanie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, stworzenie takiego zespołu hokejowego, który będzie reprezentował Polskę w Europie, kobiecego hokeja. Co wiąże się z zastrzykiem finansowym też. Oczywiście, a jednocześnie, słuchajcie, to są dziewczyny, które uprawiają sport, które po zakończeniu kariery hokejowej mogą w dalszym ciągu pozostawać w formacji mundurowej, mogą być policjantkami i myślę, że zapracują czy odpracują to, co Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ewentualnie zainwestowałoby w rozwój kobiecego hokeja. Nie musimy wymyślać prochu, może wykorzystajmy rozwiązania, które funkcjonują w kobiecym hokeju, nie tak daleko, bo przecież na Słowacji. Pełne trybuny. Mhm. Ale ja mam takie wrażenie, że Marcin, ty się jako komentator polskiego hokeja naprawdę marnujesz z tymi twoimi pomysłami. Ty powinieneś od razu, nie wiem, w strukturach związku albo w jakimś klubie się realizować. Pomysły masz świetne. To nie są moje pomysły. Ja bym chciał to podkreślić raz jeszcze, że my często w hokeju chcemy mieć coś swojego, polskiego, tą polską myśl. Tymczasem świat nam odjeżdża. W tym magazynie hokejowym był tutaj kiedyś gościem wybitny trener, pan Henryk Gród. I on w tym magazynie powiedział, jaki jest przepis na hokej. Stabilizacja i plan na 10 lat plus 10 lat. Nie? I te pomysły w hokeju funkcjonują, one działają. To tego nie wymyślam, wystarczy się trochę rozejrzeć w koło i dostosować niektóre rozwiązania może do polskich realiów. Ten pomysł naprawdę kobiecego hokeja na Słowacji w klubie policyjnym, jak dla mnie, rozwiązanie dla Polek chyba byłoby idealne. Liga może być motorem napędowym, ale zawsze magnesem jest sukces reprezentacji Polski. Chciałbym, żebyśmy na koniec jeszcze o reprezentacji kilka zdań powiedzieli, no bo wiadomo, że liga jest za nami, natomiast reprezentacja, ten najważniejszy turniej, ma przed sobą. Za nami są mecze sparingowe z Łotyszami, jedno zwycięstwo, jedna porażka, ale chyba gra całkiem niezła. Przed nami Mistrzostwa Świata w Nottingham. Oczekiwania wasze jakie są? Po 38 latach, jeżeli mnie pamięć nie myli, wygrywamy z reprezentacją Łotwy, z tą pierwszą reprezentacją Łotwy, co jest ogromnym sukcesem. Trener Robert Kalaber mówił, że tak szukał sparring partnerów, żebyśmy grali z najlepszymi, bo skoro chcemy awansować do elity, to musimy się mierzyć właśnie z drużynami, które w tej elicie grały, bądź też aspirują. Od razu ci przerwę, bo były głosy kibiców takie, które mówiły o tym, że to nie była jednak pierwsza reprezentacja. Rzeczywiście była niepełna, nasza też nie była pełna, ale tam było 7 zawodników z poprzednich Mistrzostw Świata Elity, którzy reprezentowali Łotwę. Dodatkowo kilku graczy z Mistrzostw Świata Juniorów, więc nie ma co deprecjonować tego zwycięstwa. Nie, to była bardzo, bardzo silna reprezentacja Łotwy i tak jak powiedziałeś, my też nie pojechaliśmy na Łotwę w optymalnym składzie. Czego spodziewam się po tych Mistrzostwach Świata w Nottingham? Spodziewam się tego, że będziemy walczyć do końca. Dwie drużyny awansują do elity. Myślę, że 3 zespoły tak realnie liczą się i walczą o te 2 miejsca i w tym jest reprezentacja Polski. Serducho mówi, tak, zagramy w elicie. A rozum? A rozum oddaje głos Marcinowi. Dawno nie było tak długich przygotowań, na to zwróćmy uwagę. Że długie przygotowania, a jednocześnie dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, kiedy trener reprezentacji rzeczywiście może liczyć na to, że na tą imprezę pojadą najlepsi polscy zawodnicy. Wiemy, że część zawodników, Damian Kapica, tak, już ze względów zdrowotnych, nie będzie mógł wziąć udziału w tych Mistrzostwach Świata. Pod znakiem zapytania jeszcze sprawa Patryka Wronki. Grzegorz Pasiut zadeklarował, że jak najbardziej jest gotowy, a jednocześnie ma gdzieś tam z tyłu głowy jeszcze sprawy osobiste, niezwykle ważne, niezwykle trudne, ale determinacja polskich zawodników. Ale powrót Macieja Kruczka. Tak gdzieś jest. W orbicie zainteresowań wciąż Tyczyński, który już skończył sezon i może być dostępny. Także dlatego powiedziałem o tym, że ta reprezentacja Polski może być najsilniejsza od lat i rzeczywiście mamy bardzo, bardzo realne szanse na awans do elity. Pytanie, co dalej? A to nie zastanawiajmy się, co dalej. Najpierw awansujmy i cieszmy się z tego, że przynajmniej przez rok będziemy mogli z tego
z tego bycia wolicie być. Tylko ja was pytam, Maurycy się wykpił troszkę, natomiast o ten rozum, się, no, który... Ja powiedziałem o tym, że naprawdę chcę i wierzę w to i będę kibicował i trzymał kciuki. Wszyscy będziemy trzymać kciuki, ale realnie patrząc, czy wy rzeczywiście widzicie nas w tej dwójce? Myślę, że tak. Trener Calabere potrafi ułożyć z tych puzli, z tych najlepszych reprezentantów dobrą drużynę. Dobrą drużynę. Myślę, że zawodnicy, którzy walczyli w finale czy w tym meczu o brązowy medal, są w stanie dać jeszcze więcej w reprezentacji. Pomimo zmęczenia sezonem, to właśnie powrót takich zawodników jak Maciej Kruczek czy deklaracja Grzegorza Pasiuta, to myślę, że tutaj żaden z nich nie cofnie ręki, nie cofnie nogi. Każdy da z wątroby i to jest realna szansa na awans, a dodatkowo liczę na to, że trener Kalaber tak zestawi tą polską reprezentację, że rzeczywiście będziemy walczyli z najlepszymi. Przypomnę, że w turnieju, właściwie w ostatnim turnieju eliminacyjnym do Igrzysk Olimpijskich, też nikt nas nie stawiał, w ogóle mieliśmy przegrywać dwucyfrowkami, a jednak tam polscy hokeiści pokazali, że potrafią grać w hokeja, wygrali z Białorusią, gdzie nie chodziło o strzelanie goli, chodziło o obronę bramki, a Filip Komorski pojechał, dał gola i wygraliśmy. A Maria forma wzrastała z każdym meczem w fazie play-off, no bo ja wam powiem, że moja wiara wzrasta, bo są takie perełki jak wspomniany mecz z Białorusią, jak wygrany mecz z Kazachstanem, teraz wygrany mecz z Łotwą, a jednak wydaje mi się, że Wielka Brytania i Włochy, chociaż grały regularnie w elicie, to nie są na tej samej półce co Łotysze, Białorusini czy Kazachowie. Element zaskoczenia będzie po naszej stronie. Te dwie reprezentacje, o których mówiłeś, oni wiedzą, jak smakuje elita. Oni z całą pewnością są faworytami. Ten element zaskoczenia i może takiego lekceważenia polskiej reprezentacji, biorąc pod uwagę wyniki ostatnich starć i to, że nigdy ta, może nie nigdy, ale często ta polska reprezentacja nie była najsilniejsza i była, tak brzydko mówiąc, sztukowana. Myślę, że to może ten element niespodzianki, ja będę trzymał kciuki za to. Nie ma tutaj pewniaków, to jest hokej na lodzie. Ja też przed ćwierćfinałem typowałem, że to jednak Jastrzębianie wejdą do półfinału, ogrywając GKS Katowice. Także tu, jeżeli chodzi o typowania, hokej na lodzie jest piękny i... To wytypuj Brytyjczyków i Włochów, a na pewno się nie sprawdzi i będziemy wtedy zadowoleni. Marcin Wróbel, komentator Polski Hokej TV, był naszym gościem oraz Maurycy Sklosz, TVP Katowice. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Za podsumowanie sezonu, bardzo owocne i mam nadzieję, że dobre przewidywania na Mistrzostwa Świata w Nottingham. My zobaczymy się z państwem w kolejnym magazynie hokejowym, zapraszając jednocześnie na transmisje, które w najbliższym czasie także będą miały miejsce również ze spotkań reprezentacji Polski. Do zobaczenia. We'll be right back.
just the beginning.